dobiegłem tutaj po to, aby was zaprosić na podróże z Maciejem, wycieczkę po Beskidzie Niskim. Hej, w poprzednim odcinku rozpocząłem rowerową przygodę w Beskidzie Niskim. Wyruszyłem z Jasła, przez Biecz i nasiąknięte klimatem Łemków beskidzkie wioseczki, aby na wieczór zajechać do położonej na końcu malowniczej doliny miejscowości Bartne. Tutaj pora założyć obóz, a kolejnego dnia ruszyć przez góry, zapuszczając się w bardziej odległe tereny Beskidu Niskiego. Dzisiaj będę spał u pani Krystyny. Znalazłem taką miejscówkę. Miałem z panią pogadać, zaraz ma przyjść, a tutaj całe gospodarstwo. Taki swojski nostek. Kończę dzień na fajnej wysokości, ponad 600 metrów w agroturystyce. Pojadłem pierogów. Miałem też opcję noclegu pod taką wiatą, którą znalazłem wcześniej, gdzieś tam. No ale wybrałem tą perspektywę poznania ludzi i spróbowania lokalnych przysmaków. Słonko gdzieś tam już zachodzi nad górami. Dolina tutaj przed nami, zaraz może jakaś mgiełka się zrobi. Całą tą doliną przejechałem, aby się tu dostać. Jutro pojadę w kierunku Krępnej. Gdzieś tam właśnie przyszedłem zobaczyć, jak ta droga się prezentuje. Mam nadzieję, że będzie taka cały czas, a jak nie, to przynajmniej nie bagno. Komu w drogę, temu w drogę. Ale tu ładnie słonko dzisiaj świeci. Cała dolina jest w cieniu. Gdzieniegdzie oświetlona. Co ma błyszczeć, to i błyszczy słońce. Ludzie tutaj już wstają o... tak jak słońce. Albo razem z kurami. Moja pani poszła dzisiaj na grzyby. Chciałbym się z nią wybrać, mniej więcej czasu. Ponoć sezon się zaczął. Pani jest niestrudzenie zajęta. Wszystko na jej głowie, zwierzęta, cały dom, poza tym zbiory, ponoć ślimaki zjadają w tym roku wszystko i trzeba to jak najszybciej z ziemi wydostać, typu marchewki. Ja zjeżdżam nieco w dół, żeby potem znowu wspinać się w górę, ale tamtą stroną. A to tutaj było moje miejsce do spania na dziko. Piękna altana zadoszona, miejsce na ognisko, drewno przygotowane, stoliki ogrodzone, rzeczka zaraz obok płynie, tylko za nią. Tutaj wejście na szlaki, no i miejscowi przyjeżdżają na grzyby. Następnym razem chętnie tutaj to wybiorę. A szczególnie z dobrą ekipą. Tutaj górka, na którą mógłbym się spiąć. Na widoczek rano lub wieczorem, zachód słońca. A ja dzisiaj, z początku dnia, muszę się przetrawić przez takie leśne drogi, na przełęcz, a potem dalej. Na Beskidzie, górek nie brakuje, to chcę zobaczyć. Co tutaj jest? Niech sam to zeksploruje. Hej! Nie no, to by było za szybko. Ale tak jest. Przełęcz Majdan. 625 metrów nad poziomem morza. Nie za wysoko, ale dla mnie wystarczająco. Tu też przychodzi
czerwony szlak, główny szlak Beskidzki, ISB ostatnio bardzo popularny. Właśnie z tych przybyszy na tym szlaku tamci państwo czerpią klientów w głównej mierze, bo szlak jest zaraz pod ich domem. A dobrze być na górze. Z okazji wjechania na Przełęcz zapraszam wszystkich was na leśne przedstawienie. Kiedy stałem w przedświcia Synai, prawdę głosił przez trąby wiatru. Zasmryczył się chmur gliwiem, góry świerki o góry wsparte. I na niebie byłem ja jeden, lotąc pieśni w warkocze bukowe. Schodziłem na ziemię za kwestą, przez skrzydlącą się bramę Lackowej. I był Beskid, i były słowa zanurzone po pępki w cerkwi baniach, rozłożyście złotych smagających się wiatrem do krwi. A czego jeszcze nie powiedziałem, całe Bartne to też miejsce, gdzie krzyżują się różne szlaki i są też drogi wiodące tutaj na pobliskie najwyższe szczyty, na Magurę czy na szczyt o nazwie Kornuty bodajże. A ja pewnie pojadę tam, zjadę do Świątkowej Wielkiej, będę już po drugiej stronie gór, po stronie Krępnej, a tu jeszcze się idzie gdzieś, pewnie na te właśnie szczyty. Znalazłem kolejne wspaniałe miejsce, żeby tu spędzić noc. Schron na załamanie pogody. To jest jakaś pieczęć dla tych ze szlak. Chcę przejść. No halo. Aha. W środku jak to w środku. Nic takiego nie ma. Oprócz tego, że jest dach nad głową, miejsce zamknięte i okienko, z którego można obserwować okolice. W zupełności to wystarczy na przenocowanie tutaj. Aj. Chcę tu wrócić. Chcę tu wrócić tylko dlatego, żeby spać w tych miejscówkach. A tutaj są góry, są widoczki. Miejsce do spania też jest. Nice. Chociaż to też Park Narodowy, zaraz w okolicy. Ta ścieżka i ta droga oczywiście nie jest tu na darmo. Kiedyś była tu miejscowość, jak w wielu miejscach. Wzdłuż rzeki oczywiście, tutaj pewnie były pastwiska, budynki, fiki-fiki. A teraz zostało to rzeka oczywiście, no i wszystko dookoła jest porośnięte. Zaraz za Przełęczą Majdan leżą pozostałości, raczej dolina po wiosce, która nazywała się Świeżowa Ruska. Była to, jak daje tutaj źródło, jedna z najludniejszych, największych wiosek Beskidu Niskiego. Była tu karczma, była tu jakaś tam część szkoły, mnóstwo gospodarstw. Tablica podaje, że 450 mieszkańców, 73 gospodarstwa. W 45 roku, w tym samym roku, wieś została wysiedlona na Ukrainę. Zostało zaledwie 9 osób, które później i tak wysiedlono. Następnie miał tu miejsce PGR, który zarastał. No i dzisiaj wszystko jest już zarośnięte, nie ma tu nikogo. Są tylko kamienne krzyże. Niezła historia. Z wielkiej, beskidzkiej wioski do zarośli zaledwie pewnie kilka dni, w których zostali wysiedleni mieszkańcy. No i kilkadziesiąt lat zarastania tego terenu. A już wiem, chciałem powiedzieć tyle. O kurde, ale wielki ptak. Wyskoczę tutaj z tych krzaków. Leci tam dalej. Chciałem powiedzieć, że
Ciekawe, czy mieszkańcy, którzy tu mieszkali, podejrzewali, że kiedyś ich wioska zarośnie lasem i główną oznaką i pozostałością po miejscowości będzie jedynie kilka krzyży, rzeka, no i stare mapy. Pewnie nie. Tak samo ja teraz nie podejrzewam, że z moją wioską to się stanie, lub też z twoją, czy twojego kuzyna. Ale tak może być. Więc dobrym pomysłem byłoby zakopanie kilku skarbów, takich bardziej informacyjnych, gdzieś po coś, żeby kiedyś ktoś mógł je odkryć. Tak mi się teraz tutaj tak zamarzyło. Trasa jest coraz bardziej wymagająca, coraz więcej wody. Co chwilę się tu przejeżdża przez rzekę, czy to mostkiem, czy przez wodę. Jak na razie jakoś to idzie, ale jak sytuacja się zmieni, to ubieram klapki i stunę w klapkach, żeby móc się zamoczyć. Czuję, że to mnie nie minie, tak szczerze. Ale fajnie, naprawdę ciekawie się tu jedzie. Trzeba się mieć na baczności, a przy okazji są jakieś tam emocje. Pozdro z Beskidu Niskiego. O, tutaj jakieś kapliczki. Chcę je zobaczyć. Na morach, Karpatach, tam żył Jabudu. Rygnąłem kowyny, ja nie zabudu. Tutaj kiedyś również była cerkiew. Jak na ten region przypada. Zaraz zobaczymy, co po niej zostało. Okej, tu cmentarz. Jest trochę krzyży. Całość sprawia wrażenie, że ktoś tu lekko coś wykosił czasu do czasu. Oznakowanie jest dobre. No a tutaj patrzcie, jaka pamiątka, symbol po tym, gdzie kiedyś była cerkiew. Trochę pozostałości metalowych, części dachu, części kopuły, kilka kamieni. Zostało tu złożonych ku pamiątce tego, że kiedyś tutaj była świątynia. Dowiedziałem się też, że... Oj. Uwaga. Że w Bartnem mieszkańcy zajmowali się obróbką kamienia. No i dowodem, pozostałością może bardziej po tym, są te krzyże wszystkie. Naprawdę masywne. Grubo ciesane z grubych bloków. To tak łatwo nie zginie. Tak jak widać. Tam w chorach, Karpatach, tam lemko idę. Winhardu lemkyniu za ruczku wedę. Tam ptaszki śpiewają dwe seo seo. Dojechałem do Świątkowej Wielkiej, która jest za mną. Te góry, w których byłem, to też za mną. No i skręciłem na jedną taką mniejszą dróżkę. Nie chcę jechać znowu przez Krępną, bo już tam byłem kilka razy. Dlatego obieram drogę gdzieś przez te pagórki. Zobaczymy, co tutaj słychać. Tu jeszcze nie byłem. Na co warto zwrócić uwagę tutaj, to przykuwające oczy zielone polany. Oho, chyba już tam podjazd lekko się jawi. Ale to jest hasło, które przyświeca mi na tym wyjeździe. Jak nie wjadę, to popcham. Jak już wjechałem do Magórskiego Parku Narodowego, to naprawdę sporo tu oznaczeń, propozycji tras. Dróżka jest śmiała i szeroka, bita tam, gdzie trzeba przejechać. Wkoło pełno lasów, nie za duży ruch, praktycznie zero ludzi. Te przysłowia o Rumunach, którzy przyjeżdżają z Rumunii i grasują po polskich lasach, to jest prawda. Właśnie widziałem ekipę, gdzieś tam byli rozłożeni, coś tam jedli. Rejestracja rumuńska. Ale do wioseczki jechałem, Dereśnica. Piękne widoczki, jak do niej wjeżdżają, łąki, pastwiska. Nie ma tutaj wielkomiastowego zgiełku. I tu kościół miejscowy.
ale znalazłem przepiękne wioseczki i niezłe w nich widoki, naprawdę jestem pod wrażeniem. Cieszę się, że tu wjechałem, ominąłem główne łatwe drogi, a wybrałem się w te bardziej nieoczywiste. Zobaczcie tutaj, tam cały Magórski Park Narodowy. Tutaj pola i łąki rozsiane na pagórkach. Trochę upraw, trochę wypasu bydła, no i co najważniejsze, to się tak przeplata. Jest jeden pagórek, potem drugi, potem trzeci i to wszystko widzisz, jak tu jesteś. No i dróżka, która wiedzie, którą podążam. Wspaniale się tutaj roweruje póki co. A ja muszę też zjeść, bo jestem taki głodny. Mało sklepów w tym Beskidzie Niskim niestety. Co miejscowość nie ma sklepu. Ale mam jakiś tam zapas. Ostatnio bardzo mi się to podoba. Kupiłem w Biedronce ryż lub kasza. Do mikrofali wsadzić i można fajnie zjeść. Bardzo smaczne z warzywami. Ja jem bez mikrofali, bo takie mam warunki, ale też mi to smakuje. No i jak zawsze rybka. Pysznie smakuje. Jeszcze była bułeczka, ale może później. Może na to nie wygląda, ale tutaj ta łączka to bardzo stare pozostałości po grodzisku. Wczesno-średniowieczne, a to znaczy tyle, że między VII a IX wiekiem, z tego co przeczytałem, kiedy Mieszko zdobywał władzę, jednoczył plemiona i tak dalej, tutaj było wtedy grodzisko. Jest to taki okrąg, dosyć płaski, na którego obrysie widać wały wysokie, ponoć na 3 metry, są dwa pierścienie lub trzy pierścienie tych wałów. No i cóż, widok stąd na każdą stronę. Miejsce na taką twierdzę, zamek czy coś w tym stylu, idealne. W trakcie wykopalisk ponoć znaleziono tutaj ślady czy fundamenty chaty, no i jakieś pozostałości po ceramice. Gród musiał być potężny, bo teren taki, jaki się został mimo upływu 1000 lat, jest znaczący. Tak ładnej platformy widokowej jeszcze nie widziałem. Naprawdę wał ziemny tutaj ustanawia taką płaską przestrzeń. Dalej taras. No i widok na góry, gdzieś tam w stronę zachodnią, w stronę Folusza. Wyjazd z rozległych magórskich lasów do małych położonych miejscowości i podążanie polnymi drogami okazał się największym darem losu tej wyprawy. Przypadkowo trafione miejsce po grodzisku to elegancka platforma widokowa na okoliczne tereny, gdzie radosne poletka bez problemu komponują się z górami i wioseczkami, a widoki sięgają daleko. Zjechałem z gór, to wszystko już tam za mną, doskonale tutaj widać. A teraz postaram się dojechać do Wisłoki i potem z Użnią do Jasła. Takie niby niepozorne pagórki zalesione, ale jak jest się tam w środku, to dopiero wtedy ma się świadomość, jak to wygląda, jakie te doliny są przepełnione kamieniami, wodą, lasem. Dziczą po prostu. Beskid Niski. Kapliczek po drodze mija się dosyć sporo, ale ta jest wyjątkowa, bo w ogóle zaniedbana. Coś tu się dzieje. Wrota otwarte, przestrzeń wymalowana, figurki stoją, kwiaty też. Wszystko zapęczniałe, zarośnięte. No tak może wyglądać duży kapliczek, gdy umrą ci wszyscy, którzy się teraz o nie troszczą. Dojechałem do Jasła. No chyba trochę się zgubiłem, bo w jakichś krzakach wylądowałem nad Wisłocą. Przy okazji trochę zwiedzę terenu. O właśnie. Tu miałem wyjechać. Kończę podróż. Koniec beskidzkiej przygody. Kolejnej. Zapraszam na inne nowe wycieczki. Pewno te tereny tutaj to gratka dla ludzi szukających spokoju, samotności, może takich lekkich eksploracji.
Dwa dni tutaj, no, jestem mocno zmęczony. Dało mi spać te podjazdy, niekończące się, i zjazdy. Jadę coś tylko zjeść i pociągiem z pola do Rzeszowa. Adios tymczasem. A to Jasło.